Manko, moi widzowie, z tej strony Slamaria, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na mapie Hofbergman. Witam was przy kolejce samochodów czekających, nie wiadomo na co, no troszkę mi się tu zakorkowało, jak sobie zminimalizowałem grę. Może tak z ciekawości, policzmy sobie, ile tutaj było samochodów, one niech sobie pojadą teraz wszystkie ładnie, pięknie. Prawdopodobnie stojąc na tym pasie, z drugiej strony zaraz też się zrobi kolejka. No i to by było na tyle. Za jakiś czas znowu pojedzie jakiś kolejny samochód, ale patrząc tak, pewnie połowa z tych samochodów już zniknęła. Chociaż nie, jestem w szoku, wszystkie jadą jak na razie. Dobra, ale to nie jest tematem przewodnim dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będziemy uruchamiać produkcję, fermę kur właściwie, którą sobie zakupiłem na ostatnim odcinku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zachęcam gorąco do zobaczenia tego odcinka, bo te oglądanie odcinków nie po kolei nie ma trochę sensu. Bo nie będziecie wiedzieli, co się działo wcześniej. A jeżeli was to nie interesuje, chcecie na przykład tylko zobaczyć, jak działa ferma kur, to oczywiście również was zapraszam. Mamy tutaj sobie taki oto zbiorniczek. Zakupiłem go sobie między odcinkami na live'aju. Nie, chyba nie na live'aju, chyba nawet po live'aju to było chwilę. Bierzemy sobie tą wodę, która mi tutaj napadała w sadzie. Oczywiście sad sobie pełną pracą działa, pełną parą. Później wam pokażę, jak działa dokładnie. Woda mi się nie chce nabrać. Wszystko się już ładnie napełnia. Nie wiem, ile tego tutaj będzie, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę. Z tego zbiornika wymowaliśmy prawie 15 tysięcy litrów. Jest to bardzo dobry wynik, bym powiedział. Jak nam tam trzy deszcze około, które tu były. O, patrzcie, kogo mijamy. Znowu pielgrzymka. Drugie trochę wody, około 20 tysięcy litrów, czy tam nawet 30 właściwie. Zabieram sobie stąd, ale nie powiedziałem wam niczego o tym zbiorniku, który sobie kupiłem. Ten zbiornik mieści 50 tysięcy litrów. Jest on również z paczki Kit The Universal Pack. Kosztuje on 12 800. Ale to jest sam kontener, a do kontenera potrzebowałem kupić ten wózek, który kosztuje 55 tysięcy. I jest on kompatybilny nie tylko z tą beczką, ale również z innymi platformami z dodatku. Przepraszam, nie z dodatku, tylko z modyfikacji IT Runner D Pack. Ale nie mam tej modyfikacji, będę musiał się doposażyć w nią. W zbiorniku mamy teraz 42 tysiące litrów, 42 199 litrów, co daje nam 84% całej beczki. To jest fenomenalna ilość masy w postaci cieczy i to jest, jakbyście jechali z tym po drodze, nie, to tak 5 na godzinę, a nie tak jak w farmingu 50 i heja. No wiecie, a pod górkę to tak maksymalnie 5-6 na godzinę, szybciej nie chcę. Jako pierwszą halę, którą sobie uruchomimy z kurczakami, nie będzie to tutaj zaraz z kraja, tylko wybrałem sobie jako pierwszą drugą halę po prawej, w tej się pakuje, a tutaj będziemy hodować nasze kurczaczki, ale zaczniemy od przygotowywania, od nalania właściwie im wody. Musimy sobie tutaj ładnie podjechać do tego zbiorniczka tutaj na zewnątrz, bo kurki chowiemy na wolnym wybiegu, wiecie, jajka najwyższej klasy. Ładnie sobie tutaj cofniemy do tego zbiorniczka. Okej, ładnie się podłączyło, napełnia się. Tutaj chyba wchodzi do środeczka. Pokaże się, nie pokaże, to pokażę wam tutaj. O, widzicie, 10 tysięcy litrów wody się mieści, no to fajnie, bo nam by starczyło na wszystkie naraz, ale wszystko po kolei, nie byłbym taki zachłanny. Zgaśmy sobie ten traktor, mimo tego, że chodzi pompa, to będzie się dalej napełniało. A bierzmy sobie teraz traktor numer 2. Jest nim ten oto John Deere, on ma na sobie 8 tysięcy litrów jęczmienia. I ten jęczmień posłuży jako karma dla tych kurczaków na fermie. Mamy naszą karmę dla zwierzaków w postaci jęczmienia. Otwieramy sobie ładnie tą samą wiatę, do której nalewaliśmy wodę od zewnątrz. O, patrzcie, otwarłem ten, to furtka mi się tam zamknęła. Dziwnie to zadziałało teraz. Ale no cóż. Otwieramy sobie tutaj tą furteczkę. Ja mam nadzieję, że się tutaj wyrobię. Okej, ładnie, wjeżdżamy. O kierwa, nie po korycie. Dobra, podjeżdżamy. No, prawie zahaczyłem o ten słupek taki. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco i ten. Kierunek zrzutu prawa, rozładuj. Dobra, troszkę daleko, wiem, ale no nie dało się inaczej, no. Dobra, nasze kurczaczki mają co jeść, mają co pić. Teraz jeszcze tylko wystarczy im załatwić wyściółkę. Pamiętacie o tych belkach, których wam ostatnio mówiłem tutaj w tej stodole schowanych?
Dzisiaj sprawdzą się jak znalazł. Wystarczy, że podjedziemy sobie naszym meleksikiem ładnym. Patrzcie, aż 4 bele na niego załadowałem. Dobra, przyczepkę sobie odczepimy. Odczep i podjedziemy sobie tym meleksikiem pod te belki. Tutaj też prawdopodobnie 4 wejdą. Okej, ładnie jest. Troszkę zawisnęła tam ta jedna, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Kurczę, troszkę szybki jest ten zrywny właściwie, chciałem powiedzieć. Ten meleks. Czy możemy zapiąć pasy? No, możemy, ale one się zapinają na ziemi, więc to nie działa tak, jakbym chciał. Patrzcie, jedziemy pod górkę pełnym meleksikiem z przyczepką, a on tylko do 30 z 40 zwolnił. Masakrę, nie? Jaki mocny skurczybyk mały. No to co, wykonujemy ostatnią czynność przed wprowadzeniem naszych kurczaków. A jest nią, no, pościelenie im. Zacznijmy sobie od tego. Tak, chcemy tutaj je rozładować. Może troszkę bliżej podjedziemy. Okej. Mam nadzieję, że to wystarczy. Delikatnie sobie lusterko przytarliśmy. Okej. Płota, jak się im pościeliło. Widzę, że mamy za dużo nawet. No, ale to nie szkodzi. Te belki se tu będą leżały. A jeżeli nawet nie będą tu leżały, to po prostu sobie zostawimy na pościelenie w innym miejscu. To co, ja teraz śmigam po nasze kurczaki i będziemy je wprowadzać. Na początku też myślałem, że pościelimy sobie u naszych kurczaków bedding materiałem, ale potem stwierdziłem, że ten materiał jest za drogi i jest to nieopłacalne. Wolałem sobie skombinować tą słomę. A i tak przejeżdżając tutaj koło, nawet nie wiem, czy wam to ostatnio pokazałem, prawdopodobnie nie. Tutaj rozpoczęliśmy produkcję kiszonki. Musieliśmy tutaj przywieźć nitram, chyba, tak to się nazywa. Nie chce mi się pokazać ta ikonka. Już wam pokazuję, o Silage Addictive. To coś idzie kupić u Land Marketu. Podjeżdżacie tutaj, pod to, o widzicie, macie nawet kompas narysowany. Dokładnie pod to przyjeżdżacie jakimś pojazdem, który ma taki otwór u góry. Na przykład tabeczka, tutaj widzicie, możecie taki otwór otworzyć. Podjeżdżacie bezpośrednio pod to, nalewacie i jedziecie, 8000 tam tylko wchodzi, więc bierzecie najlepiej tą małą beczkę, bierzecie 8000 litrów albo mniej i przyjeżdżacie tutaj, nalewacie, tu wrzucacie trawę czy tam kiszonkę, nie kiszonkę, tylko sieczkę i robią się z tego kiszonka. Bardzo ciekawy motyw. O, tu jest ta beczka, o której mówiłem. Jaki ruch tutaj ostatnio panuje. I już wam prostuję, dlaczego widzieliście mnie w sklepie ze zwierzętami. Ja myślałem, że kury się tam też da kupić, ale no niestety się trochę przeliczyłem. No i musimy sobie wziąć nasze kurczaki z gospą, bo innej opcji nie ma. Dobra, bierzemy. Ładujemy sobie tak, żeby była połowa mniej więcej tutaj i tutaj, żebym miał coś też na tej gospodarce. Chociaż nie, bierzemy wszystko, bo tutaj się kuraki same z niewiadomych przyczyn mnożą. Bierzemy nasze 49 kurczaków. Czy tam kurek, a one sobie dalej tutaj biegają i dalej się będą produkować, taką mam nadzieję. Zamknijmy sobie tylko furtkę, żeby nam nie pouciekały. Zobaczymy, czy się w miarę dobrze tutaj bezpiecznie poukładały, tak jest. Mamy prawie pełną przyczepę, 90%. Dobra, no to my teraz śmigamy do fermy. Już nie będą sobie tak swobodnie biegać, tylko będą wykorzystywane, można to tak nazwać, do seryjnej produkcji. Jesteśmy z naszą paletą kurczaków. Ja, żeby nie musieć potem nawracać tam w tych ciasnych zakrętach, sobie tutaj cofnę. Tak będzie najwygodniej. Tak, dobra, ja też myślałem, że je pomyliłem przez chwilę, chociaż reszta jest pozamykana, nie wiem dlaczego tak pomyślałem. Podjeżdżamy sobie do tej ikonki ładnie. Klikamy R. Wyładowywujemy wszystkie kuraki, które mieliśmy, wyładowywujemy, potwierdzamy. Patrzcie, ile ich tu jest. No trochę się w tej słomie pokazują, głośno się tu zrobiło. Ale mam nadzieję, że będą zadowolone, będą produkować jajka, z których potem będziemy mnożyć kuraki i znowu je sprzedawać i tak dalej, i tak w kółko. O, patrzcie, tam już nawet siedzą w ten i wysiadują. Będą produkować. Dobra, my je zostawiamy w spokoju, bo jeszcze zostało nam coś do zrobienia na tej fermie. A mianowicie potrzebujemy jeszcze raz beczuszkę z wodą. Wsiadamy szybko do traktora, który ją ma. Odpalamy go i podjeżdżamy do tej wioty obok. Tak, jak wam ostatnio wspominałem, tutaj jest pakowanie tych jajek, tam z kartonów do, no, z kartonów do większych kartonów, czy jakoś tak to działa. Ale pomyliłem się.
bo zbiornik jest na dworze, a ja wjechałem tutaj do środka. Widzicie, sam się trochę pośpieszyłem, bo tutaj trzeba przyjechać Meleksem i coś innego przywieźć. Dobra, zbiornik będzie tutaj. Tak jest? Jest, dokładnie. Podjeżdżamy do niego i nalewamy tutaj 12 tysięcy litrów wody do gotowania jajek. Dobra, to się nalewa. My zostawiamy traktor w spokoju. Bierzemy naszego Meleksa i kupujemy sobie puste kartony na jajka. Kupimy sobie dwie paletki. Myślę, że to nam powinno na razie wystarczyć, bo nie mam za dużo pieniędzy na to, żeby tyle tego kupić. To są standardowe palety. Zabieramy to ze sobą i śmigamy na fermę kuraków. Mamy nasze te kartoniki już tutaj. Podjeżdżamy, prawdopodobnie to jest tutaj. Wyrzucamy to. O, dokładnie, zjadło. Ciekawe, ile tego maksymalnie wchodzi. Sprawdźmy. O kurczę, dużo tego jeszcze wejdzie. Jeszcze te palety, ile mają? Kurczę, już nie sprawdzę. 200, nie? To wejdzie mi tutaj jeszcze... Gdzie jest ten monitorek? Wejdzie mi tutaj jeszcze 6 takich kartoników. Palet kartonów. No na razie nie stać mnie na tyle, więc no zostawimy to tak, jak to jest. Mamy tutaj wszystko, żeby to produkować. Zostały nam tylko i wyłącznie jajka, które kiedyś tam w przyszłości przywieziemy, ale to już nie będzie dzisiaj. Prawdopodobnie pokazywałem wam w ostatnim odcinku, ale dla upewnienia się, że na pewno, pokażę wam jeszcze raz stan moich pól. Pole numer 1, na którym był jęczmień, jest skoszone. Czwórka też, na którym była pszenica. 22 też jest skoszona. Została 2, 17 i 12 do skoszenia. Jak to jeszcze będę robił dokładnie, nie wiem. Nie planowałem tego jeszcze tak, bo zostały mi do tego jeszcze chyba 2 dni. No, jeden dzień mi został do... Nie, 2 dni zostały. Kukurydza. No, 2 dni jeszcze mi zostały, więc się na razie tym nie przejmuję. To można dopiero na jesień robić. I na sam koniec pokażę wam jeszcze stan tego mojego warzywnika, który sobie tutaj pracuje. Jak widzicie, kapusty już jest prawie cały rządek zapełniony. Prawdopodobnie w następnym odcinku będziemy sobie to opróżniali. Tutaj tak samo, bo to się mniej więcej jednakowym czasie zaczęła produkcja. I będziemy to ładnie zbierali. Meleksa prawdopodobnie tu przyprowadzimy. I używali tej maszynki, ale o tym wszystko w swoim czasie. Dalej mamy tutaj platformę, plantację, czy tam szklarnię ogórków. Jak widzicie, ładnie się tutaj zrzeszają, bardzo ładna animacja swoją drogą. Produkuje mi się tutaj pudełka ogórków, takie kartoniki do podniesienia. I każdy wygląda tak samo. Tutaj mamy sałatę. Widzicie, ona tutaj się paletuje od razu do takiego zbiorniczka. No i nie wiem, ile ona mieści litrów. To tam 16. No to ze 100 litrów będzie mieściła. Coś tak czuję. No to jest dokładnie tak samo, te 3. No i tutaj zostały nam jeszcze pomidorki. One się najłatwiej paletują. W sensie taki najbardziej przystępny sposób. One mają 1000 litrów na palecie. No więc myślę, że całkiem spory zarobek z nich będzie, bo tych reszty to tak mało trochę w porównaniu do tego, co zainwestowaliśmy. Ale mam nadzieję, że nam się ten interes zwróci. No i co? Komu się odcineczek spodobał, może oczywiście zdać łapeczkę w górę, żeby mnie zmotywować do dalszej pracy. Subskrypcję, co być na bieżąco z materiałami na kanale. Dzwoneczek, co by go nie omijały live'aje. Bo na live'ajach, przypominam, robimy rzeczy, których nie ma na odcinkach. Przygotowujemy się do odcinków. Jeżeli jakieś problemy macie z mapą, możecie mnie tam śmiało zapytać. Streamuję w tygodniu, średnio 2 razy. No i co? Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was na moje kolejne produkcje. Na razie, cześć, trzymajcie się, no i pa, pa.